Kto jest przeciw? Pani poseł Gębicka jest przeciw. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 373 posłów, za 34, przeciw 338. Wstrzymał się jeden. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Jako kolejny wniosek formalny chce zgłosić pan poseł Michał Wójcik, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, szanowni państwo, 14 lat temu doszło do wielkiej tragedii narodowej i zginęli nasi przyjaciele, koleżanki, koledzy ze wszystkich formacji politycznych, można powiedzieć. Tu nie ma żadnego podziału politycznego. W ramach mojego wniosku formalnego, panie marszałku, chciałbym odczytać jednak listę wszystkich ofiar katastrofy. Pan Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Maria Kaczyńska, pan Ryszard Kaczorowski, pani Joanna Agacka-Indecka, pani Ewa Bąkowska, Andrzej Błasik, Krystyna Bochenek, Anna Maria Borowska, Bartosz Borowski, Tadeusz Bóg, Miron Chodakowski, Czesław Cywiński, Leszek Deptuła, Zbigniew Dębski, Grzegorz Dolniak, Katarzyna Doraczyńska, Edward Duchnowski, Aleksander Fedorowicz, Janina Fetlińska, Jarosław Florczak, Artur Francuz, Franciszek Gongor, Grażyna Gęsicka, Kazimierz Gilarski, Przemysław Gosiewski, Bronisław Gostomski, Mariusz Handzlik, Roman Jędrzejczyk, Paweł Janeczek, Dariusz Jankowski, Izabela Jaruga-Nowacka, Józef Joniec, Sebastian Karpiniuk, Andrzej Karweta, Mariusz Kazana, Janusz Kochanowski, Stanisław Komornicki, Stanisław Komorowski, Paweł Krajewski, Andrzej Kremer, Zdzisław Król, Janusz Krupski, Janusz Kurtyka, Andrzej Kwaśnik, Bronisław Kwiatkowski, Wojciech Lubiński, Tadeusz Lutoborski, Barbara Mamińska, Zenona Mamontowicz-Łojek, Stefan Melak, Tomasz Merta, Stanisław Mikke, Aleksandra Natalii Świat, Janina Natusiewicz-Mirer, Piotr Nosek, Piotr Nurowski, Bronisława Orawiec-Lyfler, Jan Osiński, Adam Pilch, Katarzyna Piskorska, Maciej Płażyński, Tadeusz Płoski, Włodzimierz Potasiński, Andrzej Przewoźnik, Krzysztof Putra, Ryszard Rumianek, Arkadiusz Rybicki, Andrzej Sariusz-Skąpski, Wojciech Seweryn, Sławomir Skrzypek, Leszek Solski, Władysław Stasiak, Jacek Surówka, Aleksander Szczygło, Jerzy Szmajdziński, Jolanta Szymanek-Deresz, Izabela Tomaszewska, Marek Uleryk, Anna Walentynowicz, Teresa Walewska-Przyjałkowska, Zbigniew Wasserman, Wiesław Woda, Edward Wojtas, Paweł Wypych, Stanisław Zając, Janusz Zakrzeński, Gabriela Zych, Dariusz Michałowski, Agnieszka Pogródka-Węsławek, Arkadiusz Protasiuk, Robert Grzywna, Andrzej Michalak, Artur Ziętek, Barbara Maciejczyk, Natalia Januszko, Justyna Moniuszko. Wieczny odpoczynek racz mi dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Dziękuję, Panie. Dziękuję bardzo serdecznie, panie pośle. Jak państwo z pewnością wiedzą, dzisiaj w czasie uroczystości przy grobach tych, którzy zginęli w Smoleńsku, marszałek Sejmu i marszałek Senatu oddali cześć wszystkim ofiarom katastrofy smoleńskiej. Ich lista została wyczytana. Uczciliśmy ich minutą ciszy na ich grobach.